Film powstał dzięki wsparciu naszych patronów. Dołącz do nas na patronite.pl. Ilustracje, które za chwilę zobaczysz, zostały w całości wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Nie ingerował w nie człowiek. Stanisław Lem, Solaris. Niebo tych stron galaktyki nic mi nie mówiło. Nie znałem ani jednej konstelacji. W wąskim okienku trwał roziskrzony kurz. Czekałem, kiedy pierwsza gwiazda zafiluje. Nie dostrzegłem tego. Zaczęły tylko słabnąć i znikały, rozpływając się w rudziejącym tle. Zrozumiałem, że jestem już w wierzchnich warstwach atmosfery. Sztywny, otulony pneumatycznymi poduszkami, mogłem tylko patrzeć przed siebie. Zobaczyłem stację. Widziałem, że ten metalowy kolos nie spoczywa na powierzchni planety, lecz wisi nad nią, ciągnąc po atramentowo-czarnym tle swój cień, eliptyczną plamę ciemności jeszcze głębszej. Równocześnie dostrzegłem bruzdy oceanu, które ujawniły słaby ruch. Naraz chmury odeszły wysoko, objęte na obrzeżach oślepiającym szkarłatem. Niebo między nimi stanęło dalekie i płaskie, buro-pomarańczowe i wszystko się rozmazało. Gdy bijące z otchłani gejzery stężeją, bądź rozedmą się w grubościenne galerie i korytarze, biegnące we wszystkich kierunkach, a błony utworzą system przecinających się płaszczyzn, zwisów, stropów, symetriada usprawiedliwia swą nazwę tym, że każdemu ukształtowaniu krętych przelotów, ciągów i pochylni w obrębie jednego bieguna odpowiada wierny w szczegółach układ u bieguna przeciwnego. Kiedy otworzyłem oczy, siedziała tak samo jak przedtem. Przypomniałem sobie to wszystko, co myślałem o snach poprzedniego wieczoru, przed zaśnięciem. Wyglądała dokładnie tak samo jak wtedy, kiedy ją ostatni raz widział żywą. A miała przecież wtedy 19 lat. Teraz musiałaby mieć 29, ale naturalnie nic się nie zmieniła. Umarli pozostają młodzi. Już z daleka zobaczyłem coś pływającego. Wydało mi się, ponieważ było jasne, prawie białe, że jest to skafander Fechnera, tym bardziej, że kształt przypominał człowieka. Ale to było dziecko. Jak tylko się zbliżyłem, dzieliło mnie od niego ze 40 metrów, może trochę więcej, zorientowałem się, że jest w nim coś niedobrego. Było nadzwyczaj wielkie. Olbrzymie, to jeszcze mało powiedziane. Miało bodajże 4 metry. Pamiętam dokładnie, że kiedy uderzyłem podwoziem o falę, jego twarz znajdowała się nieco powyżej mojej, a chociaż siedziałem w kabinie, to jednak musiałem znajdować się ze 3 metry nad powierzchnią oceanu. Zwrócony w głąb krajobrazu, teraz dopiero mogłem objąć go dokładnie wzrokiem. Czarna fala wpełzła ciężko na brzeg, rozpłaszczając się i tracąc jednocześnie barwę. Kiedy się cofnęła, po krawędzi calizny spływały drżące nitki śluzu. Obsunąłem się jeszcze niżej i wyciągnąłem rękę ku następnej.